Centralny port komunikacyjny jest inwestycją potrzebną i kluczową dla naszego rozwoju w przyszłości. To jest lotnisko, które wcale nie jest megalomanią, bo wybudowane nie będzie wcale nawet w pierwszej dziesiątce największych lotnisk Europy. To jest gigantyczna sieć kolejowa, która będzie łączyła wszystkie najważniejsze miasta Polski, a Warszawę będzie łączyła z Łodzią, Wrocławiem i Poznaniem koleją dużych prędkości. To wielka szansa rozwojowa i jestem zatrwożony, że przyszły kandydat na prezydenta Polski w każdej swojej odpowiedzi mówi o Prawie i Sprawiedliwości. To jest obsesja, panie Rafale, proszę przestać. Centralny port komunikacyjny to wielka szansa. 15 minut z dworca centralnego do Baranowa koleją dużych prędkości. To możliwość ściągnięcia tutaj inwestycji różnego rodzaju, od parku technologicznego, poprzez wydarzenia targowe. To będzie wielka szansa dla całej Polski, jak również dla Warszawy. I nieprawdą jest, że to są opowieści z mchu i paproci, szanowni państwo, o tym, że na Centralnym Porcie Komunikacyjnym nic się nie działo. Działo się bardzo wiele i decyzja lokalizacyjna mogłaby być już wydana.